Witajcie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, w sumie od którego trzymałem się ostatnio z daleka i raczej, no mówię, zostawię to, ale rzeczywiście, no warto się nim zająć, warto się nad nim pochylić. Otóż to, o czym trąbią od paru tygodni, może troszeczkę dłużej, mianowicie mąka z robali. I w skrócie dużym, karmienie ludzi robakami. Ja daleki jestem od tego, żeby mówić, co kto ma jeść. Jeżeli chcesz być wegetarianinem, wegetarianką, czy jakimś inną odmianą, wybaczcie, ale dziwactwa dla mnie, no to sobie bądźcie. Ja wam nie będę kazał jeść mięsa, czy też odwrotnie, jeżeli ktoś na przykład kocha mięso, a nie znosi zieloności, to namawiać was do jedzenia trawy. W dużym uproszczeniu oczywiście. I tak samo jest z robakami, czy też z innymi owocami morza. Każdy powinien jeść to, co chce jeść. Jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy prawo wyboru i tego wyboru powinniśmy dokonywać sami, chyba że dobrowolnie z niego rezygnujemy. Ale nie może być sytuacji takiej, w której wciska nam się na siłę bez zgody naszej i dobrowolnego wyboru mąkę z robali. W telewizji którejś było w porannym programie śniadaniowym. Facet próbował zrobić jakieś ciasteczka z tej mąki z robaków. A drugi po skosztowaniu powiedział coś w tym stylu, że no gdyby dodać tu jeszcze gruzu, to byłoby chrupiące. Także mamy bardzo ładny, prosty obraz tego, jak można odebrać i z czym to się je te robaki. Także tutaj mamy taki temat walorów smakowych poruszony również. Ale nie w tym jest rzecz. Uważam, że nie może być tak, żeby nas zmuszano do czegokolwiek. W tym do jedzenia robaków. Słuchajcie, ja się tak zastanawiałem nad tym, bo o ile ja jestem świadomym kupującym, zwróćcie uwagę na to słowo, nie klientem, nie jestem klientem, nigdy nie byłem i nie będę. Jestem świadomym kupującym, czyli tym, który wybiera, a nie towar wybrał, tylko ja wybieram towar. Więc tu wam też to polecam, więc ja za każdym razem jak coś kupuję w sklepie, to zawsze patrzę na skład. Nigdy się przy zakupach nie spieszę, a przynajmniej staram się. Jeżeli się spieszę, to wybieram produkty już sprawdzone. Nie szukam czegokolwiek, tylko te sprawdzone. Więc te, które nie odpowiadają w składzie, na przykład, nie wiem, tam, tu mam taki sok z marchewki, bo już go w ostatnim odcinku pokazywałem, więc jeżeli tutaj nie ma marchewki, na przykład cukru czy miodu i jest tam jeszcze dodatkowo jakaś inna cała masa rzeczy, no to wiadomo, że ja już tego nie kupię, bo wiele razy, kiedy kupowałem gdzieś na mieście sok z pomarańczy, specjalnie zaznaczałem, czy macie sok z pomarańczy. Nie, mamy pomarańczowy. Nie chcę pomarańczowy, nie chcę czerwony, nie chcę żółty, zielony, chcę z pomarańczy. No takiego nie mamy. No więc tak to się zwykle kończyło. W tym momencie gdzieś tam szukałem gdzie indziej wyciskanego soku, ale rzecz była w tym, że chodzi o ten wybór. I teraz tak sobie pomyślałem, że warto byłoby zrobić taką akcję, ja zresztą to widziałem już, ktoś to zaproponował, bardzo mi się to spodobało, żeby piętnować, dosłownie piętnować sklepy, które sprzedają takie oto produkty. Bo należy to robić, nie może być tak, żebyśmy kupując mąkę, kupowali mąkę z kredą na przykład. A słyszałem o takich przypadkach. Niestety ja się jeszcze za mąkę, że tak powiem, nie wziąłem. Natomiast słyszałem, że właśnie mąka jest bielona kredą. Słyszałem też, że niemiecki cukier, nie wiem, starsi widzowie mojego kanału na pewno pamiętają coś takiego, co się nazywało cukier kryształ. On był specjalny, wyjątkowy.
Był, dlatego nazywał się cukier kryształ, ponieważ był skrystalizowany. Dosłownie niektóre pamiętam jako młody chłopiec, mierzyłem te kryształki tego cukru. To były takie małe diamenciki, słuchajcie, i największy, jaki mi się udało wtedy znaleźć, wygrzebać w tej całej torebce cukru, bo i takimi rzeczami się człowiek bawił, to miał 3 mm na 3 mm. To była kosteczka mikrokryształek cukru. Dzisiaj, jak zobaczycie, otworzycie ten cukier, no to to jest prawie, że mąka albo sól. No od cukru to raczej daleko jest od takiego prawdziwego, rzeczywistego cukru. No i słyszałem, że one również są wybielane, dobielane, czy jakby to tam zwał, ponieważ prawdziwy cukier kryształ nigdy nie był biały. On był lekko żółtawy. Taki prawdziwy, czysty cukier zawsze był lekko żółtawy. Natomiast te wszystkie nowoczesne technologie doprowadzały do tego, żeby go wybielić. I w tym celu dorzucało się różne dodatki. Także tak to wyglądało. Nie wiem, czy jakieś inne jeszcze są możliwości i środki, aby ten cukier był biały, ale w sumie się zastanawiam, po co? Jeżeli natura cukru wymaga tego, żeby on był żółty, niech sobie ten żółty będzie. To jest tak, jakby chcieć na przykład wybielić pomarańcze. Na przykład, żeby była biała. No pytanie tylko, po co? Jeżeli jest pomarańcza i ma być pomarańczowa, niech tak zostanie. To jest jej urok. Tak samo jest z tym cukrem i z tymi wszystkimi innymi rzeczami. Więc wracając tutaj do tej mąki, do tych robali i tak dalej. Więc ja Wam po prostu postaram się przygotować taki materiał, ale myślę, że troszeczkę będziemy musieli na niego poczekać, że będę pokazywał w filmie skład takiego produktu i będę Wam pokazywał ten produkt, co w nim się znajduje. Jeżeli będziemy tam mieli mąkę z robali, czy dodatek robali, oj, to oczywiście ja Wam to powiem, ja Wam to pokażę i będziecie wiedzieli, będziecie mogli dokonać wyboru, kupuję te robaki do jedzenia, albo ich nie kupuję. I bez względu na to, czy to jest szkodliwe, czy to nie jest nieszkodliwe, czy to jest etyczne, nieetyczne i tak dalej, nie ma to żadnego znaczenia. Ja osobiście robaków jeść nie chcę. I to jest mój świadomy wybór, do którego mam prawo. Jak Wy do tego podejdziecie, czy uważacie, że nie ma to znaczenia, co jemy, że jest jakaś straszliwa klątwa na ziemi, że wszyscy zginiemy, ja już to powtarzam któryś raz, ale mi się to po prostu śmieszy, że musimy jeść teraz robaki, bo to ziemia nie jest w stanie nas wykarmić, prawda? I tego rodzaju inne bzdety, jak na przykład szkodliwość dwutlenku węgla, o której mówiłem w ostatnim filmie. Zdecydujcie sami, ewentualnie napiszcie, co myślicie w tej kwestii, czy mąka z robaków, a nie ze zboża, to samo? Coś lepszego, coś gorszego? Co byście woleli zjeść? Ciastka z mąki pszennej, żytniej? Czy z chrząszcza, świerszcza, z dżownicy, z larwy, muchy, plojki, czy czego jeszcze tam innego? A to wszystko w tym kierunku idzie. My, jako ci właśnie najniżsi w hierarchii, będziemy jedli śmieci, a ci, którzy trzęsą tym światem, będą sobie latali po kilka tysięcy kilometrów na kolację w jakimś wyjątkowym hotelu, pięknym miejscu, i będą zaraz wracali samolotem własnym, prywatnym z powrotem. Ja oczywiście nikomu nie żałuję, niech robi co chce. Problem tylko polega na tym, że jeżeli oni robią co chcą, my też mamy do tego prawo. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.